Paweł Oleksy z nami, witam serdecznie. Witam serdecznie. Jesteśmy po drugiej gali Contender Fight Night. Paweł, muszę powiedzieć, że postęp jest. Gala wyglądała inaczej, mimo że w tym samym miejscu. Wtedy było widać salę gimnastyczną, teraz fajnie to miejsce zacieniłeś, wyciemniłeś katarami i naprawdę fajnie to wyglądało jak profesjonalna gala. Dziękuję, miło mi to słyszeć. Właśnie wychodzi chłopak, który w dużej mierze jest za to odpowiedzialny. Porządna firma, postawiliśmy na to, że może parę złotych dołożymy, ale zrobimy lepszą robotę, właśnie zaciemnimy to, zmienimy pewne elementy, jak właśnie czerwone dywany i tak dalej, chociaż trochę się zwijało, ale było okej. Nie? Także lepiej to wyglądało i no to jest jakiś tam rozwój, nie? Chyba na tym to polega. Widzę też kibice jakoś tak bliżej siedzieli oktagonu, także na pewno fajnie im też tą galę oglądało. Wiesz, ostatnio były chamskie barierki, że tak powiem, na tej gali postanowiłem to zmienić, nie? Załatwiłem te WDW polskie takie, że to powiem, stojaczki. To dało trochę przestrzeni, oczywiście efekt wizualny jest znacznie lepszy, do tego właśnie mówię ten dywan wspomniany przeze mnie. No to co mam powiedzieć, no staramy się to robić po prostu lepiej, ładniej, bo efekt finalny później wiadomo na zdjęciach, na filmach gdzieś wygląda i ludzie też to doceniają, się lepiej czują, nie? Jak ze sponsorami? Udało ci się kogoś pozyskać nowego od tej pierwszej gali? Tak, byli ci starsi, ci to byli wcześniej, że tak powiem, byli nowi. Gdzieś tam się podobało to ludziom, dużo poszło gdzieś to tam w świat. Nie wiem, czy forma reklamy, czy coś ich przyciąga poza tym. Znaczy my dosyć dużo stawiamy na marketing, nie? Dużo reklamujemy, wrzucamy, robimy filmiki promocyjne. Ja się cieszę, ale bardzo często są to osoby, które po prostu mają ochotę też wziąć w tym udział, bo też słyszały, że było fajnie i często teraz też dostaję jakieś tam wiadomości właśnie od naszych partnerów, że kurde, że fajna gala, że fajna robota, że te wszystkie jakieś tam ekspozycje, które tam zadbaliśmy, było okej, nie? I satysfakcjonuje to ich. No i pojechać na galę do Wrocławia, no to jest te półtora godziny, potem trzeba wracać po nocy, prawda? A tutaj ci ludzie z okolicy, no mają fajne widowisko. No tak, tak, dokładnie. No mają na miejscu swoich zawodników, mają na miejscu swoją galę, która jest dopracowywana. Idziemy w tym kierunku, żeby była jeszcze bardziej dopracowana. Jakieś tam standardy staramy się sobie wyznaczać. No zawsze będą jakieś tam pomyłki, drobne wpadki i trochę tak na wariatę. Teraz goniliśmy pewne rzeczy, ale nie wiem, przy pierwszej gali nie pamiętam, czy wspominałem, ale jest trochę chłopaków, którzy się uczą przede wszystkim i teraz już mam kilku takich fajnych ludzi, na których mogę polegać i naprawdę mi dużo pomagają, nie? No jest Łukasz, mój kolega, który robi dużą już robotę, nie? I dużo wie, dużo ogarnia i jest bardzo rzetelnym, młodym człowiekiem i zaangażowanym, nie? Jeszcze jeden plus, byli zawodnicy z zagranicy, był Egipcjanin, także było troszkę egzotycznie, był Ukrainiec. Gruzin. Okay. Tak, Gruzin, no był. Dwóch Ukraińców, Gruzin, ostatnio był jeden Ukraińc, teraz było właśnie więcej. To fajnie chyba wygląda, nie? Tak mi się wydaje, raz, że na papierze, a dwa, że też to ludzi cieszy, bo to jednak takie trochę międzynarodowe są walki. No będziemy pewnie ściągać dalej, tam były już jakieś inne opcje, tak? Wcześniej były też możliwości, żeby był jakiś Czech i tak dalej, no czemu nie, no też się chłopaki biją. Dobra, porozmawiajmy teraz o walkach. Na początku szło świetnie, wszyscy twoi zawodnicy wygrywali, słuchali, byłeś chyba zadowolony. No bardzo, bardzo. No to takie trochę ciśnienie. Znaczy, nie, ostatnia gala fajnie wszystko zagrało, ale gdzieś brakowało mi tych zwycięstw, bo to jednak wiadomo, lokalni ci na bohaterowie, chłopaki tutaj. Teraz wyszło lepiej, ale to jest dla mnie chyba najważniejsze, to te walki jednak ciągle zachowywały jakiś poziom. Nie, w sensie fajny, tak? Bo było ciekawe, na podobne poziomie doświadczenia, nie wszystko było bardzo ewidentne i jednak no, niektóre walki kończyły się trochę po mece i tak musieli chłopaki popracować na te zwycięstwa, nie? Jasne, ale na pierwszej gali widziałem więcej stresu u nich, prawda? Nie słuchali cię, były takie momenty, że niektórzy nie słuchali, nie słyszeli nic i było tego stresu więcej i teraz szli po swoje. No wiesz, to jest też tak, że ci chłopacy ciężko pracują cały czas ze mną na co dzień. Tak? Jednym z elementów, które my też wdrażamy w trening, to jest komunikacja między mną a zawodnikami. No, czasami oczywiście jak ten stres gdzieś tam się uda z boku odłożyć w oktagonie, bardzo często po pierwszych ciosach czy po pierwszym gongu, to zaczyna tym mózg nieco lepiej funkcjonować i oni trochę więcej je rozumieją i reagują, nie? No ta komunikacja zawsze jest bardzo ważna, nie? Także mówię, no ci młodzi się uczą na tym i to wychodzi zawsze na plus, nie? Zacięło się dopiero przy walce Arka, nie wyszedł do tej trzeciej rundy, co tam się stało? Nie miał już siły wyjść do niej, czy jakaś kontuzja? Czy to tak, nie miał siły, był trochę porozbijany i zajechany, nie? Mazak ewidentnie, nie leży mu kamień na górę. Chyba trzeba to powiedzieć, bo on na treningu jest gościem, który naprawdę robi taką robotę, tak korzysta z warunków i oczywiście oddając cały szacunek Wiktorowi, bo mega twardy zawodnik, tak, bardzo twardo walczył, kawał chłopa, że jechał, więc... Ale jednak Mazak gdzieś coś tu mu nie leży kamień na górę, gdzieś się usztywnia, na pierwszej gali też, było fajnie, popełnił błąd, tak, tutaj też Mazak, pierwsza runda, ciężka, bardzo ciężka. Ale, że ci przewajdę w słowo, w końcówce miał tą kimurę, prawda, wystarczyło ją naprawdę dokończyć, czego tam zabrakło, techniki?
Nie, znaczy trochę tam trzeba było wysunąć biodra, tak? Jakby się lekko wysunął, bardziej wszedł jakby na Wiktora, to może by było inaczej, nie? Ale jednak, no Wiktor, koń straszny, przecież to chłop taki ogromny, podobno pod 100 kilo na co dzień waży, tak słyszałem, nie wiem, ale tak słyszałem, więc silny chłop, nie? No i co? No gdzieś tam to zdrowie też uciekło Mazakowi, nie? Mi się wydaje, że właśnie to ciśnienie, ta publika tutaj, to wszystko, on ciężko pracuje, trenuje, widziałem jego różne walki, jeździłem z nim na te walki, walczył też z dobrymi zawodnikami i gdzieś to lepiej szło. Gdzieś tu się chyba blokuje, nie? Łukasz Charzewski wygrał poprzez to, że zawodnik nie wyszedł do drugiej rundy, no ale tutaj jego dobra końcówka, prawda, zdecydowała, coś tam pękło. No tak, tak, no Łukasz to jest taki trochę zwierz, nie, i jakby jak on sobie zacznie wkręcać, że on będzie odskakiwał, chodził, puszczał, to trochę się jeszcze przy tym gubi, nie, to on cały czas nad tym pracuje, stara się to zmienić, ale taktyka jest taktyką i trzeba się jej trzymać. On miał po prostu stłamsić Kamila, za dużo pola mu oddawał w pierwszej części, przez to łapał, potem sam się śmiał, chyba do Kamila powiedział, że był workiem treningowym, nie. W jakimś stopniu to trochę tak wyglądało, bo naprawdę Harry, całe szczęście, że ma strasznie silny łeb, nie, twardy, wytrzymał, bo łapie kolana, łapie wszystko na tą głowę, nie, ale wytrzymuje. W pewnym momencie było, że gdzieś tam krzyknęliśmy, mówię, Harry, no trzeba się spiąć, tak, trzeba wjechać, jak zwierzę w niego. I faktycznie wpadł, wywrócił Kamila, czy po jakimś, nie pamiętam tej sytuacji w ogóle, ale po czymś tak było, że gdzieś to jakby wychwycił, gdzieś tam złapał do Kamila, gdzieś go stłamsił, wywrócił, skontrolował, zaczął go sukcesywnie tam obijać, no i gdzieś wszedł ten cios, nie? To już była końcówka, tak jak mówisz, przez całą rundę właściwie przegrywał, prawda? Dostał kilka razy i był taki usztywniony. Jest zwycięstwo, to ważne, ale też jest jakaś lekcja do wyciągnięcia, także w sumie idealnie się zakończyło. No idealnie, tak. No lekcja zawsze jest. Czy się wygra, czy się przegra, ta lekcja zawsze jest do odrobienia, nie? Bo to też kwestia tego, jak przebiega walka. Ta walka nie przebiegała dobrze do pewnego momentu, tak? Skończyła się w cudzysłowie happy endem, no bo jednak też szkoda zdrowia przeciwnika. Natomiast materiał do kolejnej jakiejś tam pracy i tyle, no. Trzeba iść dalej. Kolejne wielkie walki, bo już gdzieś tam, tak jak Łukasz wspomniał w wywiadzie, krótkim tam powiedzmy wywiadzie, no dwa słowa powiedział, mówi, że też miał propozycję większej organizacji. Miał faktycznie i zdecydował bić się tutaj w porozumieniu z właścicielami tej federacji. I to pewnie niedługo będzie jakaś kolejna większa walka Łukasza, nie? Super, czekamy. No i na koniec Maciek Kaliciński, no wielki zawód, prawda? Wpadł w tą pułapkę, ale przeciwnik mega. Wpadł w pułapkę. To była chyba taka trochę konsekwencja tego, że ta walka się nie do końca układała, nie? Dziś Maciek poszedł po sprowadzenie, w końcu się odblokował, bo Maciek jednak te stójki męczył zawsze. A tutaj ta stójka nie zagrała, znalazł sobie plan B, wywrócił go. Wpadł trochę, według mnie zbyt pasywny z góry, za dużo dał pracy Patrykowi, Patryk sobie znalazł dziurę, podkręcił się, ściągnął mu te dwie ręce, bo to był taki trójkąt na dwie ręce, bardzo ciasny. No co, no nie poszła mu ta walka, umówmy się, że trzeba wyciągnąć z tego wnioski, Maciek taki jest trochę podbudowany, chce się spiąć i popracować teraz mocniej, więc mam nadzieję, że to jakaś ta lekcja wyciągnie z tego i będzie lepiej, nie, kolejnej walce. On też w pierwszej rundzie był w parterze, tylko był na dole i w sumie radził sobie tam lepiej niż wtedy, kiedy właśnie obalił i był na górze. Tak, tak. Znaczy, że no Maciek ma długie nogi, Patryk zresztą tak samo, są szczupłe osoby z długimi nogami, jednak ta praca z pleców jest dosyć taka aktywna bardzo często, jeżeli tam pracują. Maciek często łokcie bije, potrafi atakować z tych pleców, nie? Patryk jest zawodnikiem parterowym w dużej mierze też, nie? Bo on ten parter ma bardzo ułożony i my się jakoś nie baliśmy tego parteru, szczególnie szczerze mówiąc, trochę może nie do końca. Znaczy, w sensie Maciek ciężko pracował nad tym, żeby tam nie zaskoczył w tym parterze, nie? No i w sumie z pleców jak był, to się nie da zaskoczyć niczym, ale jak był z góry, to już tam wpadł, nie? No gdzieś... Szukał poddań, będąc na plecach. Tak, 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 pracował jak najbardziej. No Patryk, mówię, Maciek mówiąc korofalnie, zamulił. No to Patryk dał mu pracować, ja zawsze powtarzam, że jak sobie leżycie na kimś i nie bijecie, to dajcie komuś pracować, tak? Ktoś się układa, szuka, gdzieś tam nogi podpina i pracuje, no. Maciek w stójce wyglądał trochę tak jak na KSW na tej walce, taki właśnie spięty, sztywny, nie było balansu na boki. Czemu? Wyszedł ze spięty? Nie wyglądał na takiego. Czy spięty? Nie wiem. To nie jest chyba kwestia spięcia. Maciek ma często tak, że on zaczyna walkę na wstecznym, on musi złapać jakąś taką świeżość, czasami właśnie czymś wyszczelił. No łokieć nawet wszedł fajny, to taki kiedyś nokautował właśnie Czeczana takim łokciem, nie? Bo go złapał. Nie złapał chyba tego rytmu. Maciek, jak nie złapie tego rytmu, to nie jest łatwo. Musi właśnie to przełamać, trzeba wyciągnąć z tego wniosek, bo walka już właśnie z Maćkiem Kasieczką pokazała, że Maciek na tej cofce, tak, gdzieś tam plecami na tej siatce za dużo, może nie tyle przyjmuje, ile na zbyt wiele pozwala. Jest to zbyt prosta gra dla przeciwnika i trzeba troszkę tam zmienić ten obraz gry. Założenie było inne, trzeba było iść do przodu, utrzymywać środę, krótki pressing, nie zagrało to, nie?
No i na koniec, kiedy kolejna gala? Postępy są, także oczekuję tutaj jakiś mega widowiska kolejnym razem. Są, no w Kamiennej Górze chyba być już na stałe. Tak gdzieś tam z władzami miasta doszliśmy do jakiegoś takiego wniosku, że jest to na tyle fajna impreza, na tyle medialna, że tak powiem. No nawet wczoraj ważenie, tylko tak napomknę, że mieliśmy ponad 300 osób chyba na tym ważeniu i tak fajnie, wczoraj. Tak, i jakby to też gdzieś tam nie odchodzi bez echa, są zadowoleni i będziemy robić dalej. No doszliśmy do porozumienia, że co roku chcemy zrobić to takim punktem sportowym w Kamiennej Górze i będziemy działać, a chcemy iść też dalej. I tak mniej więcej co rok możemy się spodziewać kolejnej nowej gali? Jedną na pewno w roku, a teraz odpocznę i coś mi chodzi dalej po głowie, jakieś tam może wstępne, bardzo wstępne rozmowy były, coś planujemy. To jest ciężka praca, nie? Zwłaszcza jak mam tylu zawodników. Trzeba umieć tu ugryźć, wiadomo, i większa gala, większe przedsięwzięcie, więcej pracy i no na pewno będę chciał. Nie wiem, podoba mi się to. Po pierwszej gali chyba, nie pamiętam czy mówiłem, albo chyba coś takiego, że tak trochę ambicjonalnie zrobiłem galę dla ludzi, dla Kamiennej, żeby pokazać, nie? A teraz chyba mi się to tak spodobało, że raz, że mogę chłopakom dać fajną szansę, nie? A drugie takie, że nie wiem, cieszę się z tego, jak wychodzi, to się cieszę jeszcze bardziej, nie? Organizacja była super, nie dość, że była ostatnio całkiem niezła, to teraz zrobiłeś postępy, także fajnie ci to idzie. No i czekamy na kolejne. No kolejna na pewno gala będzie i właśnie dzięki tym ludziom, których tutaj widzimy, tym wszystkim naszym partnerom, władzom, sponsorom, wszystkim, których widać tutaj. Ciężko jest mi wymieniać, nie chcę dziś kogoś na siłę tam wyróżniać, oczywiście są ci mniejsi i więksi partnerzy, natomiast każdy dokłada cegiełkę do produktu, jakim jest CFN i staje się coraz mocniejszym. Także mówię, z mojej strony bardzo serdeczne podziękowania wszystkim, cieszę się, że doceniacie naszą pracę. Mam nadzieję, że dalej będziemy współpracować, dalej będziecie mogli nas wspierać i będziemy robić razem kolejną dobrą robotę. Dziękuję.